Cześć, Dawid Ozdoba, lekcja trzecia specjalnie dla Ciebie z Zanzibaru. Ostatnio mówiłem o dłoniach, czyli jedna dłoń tańczy, dwie dłonie tańczą. A teraz zostawimy bajki. Zobaczcie, jak ważne w czasie tańca, żeby nie być sztywny, jest tak z barkami. I zobacz, podnosisz bark jeden, podnosisz bark drugi, podnosisz bark jeden, naucz się tego samego. Podnosisz drugi, ja zobaczcie, cały czas siedzę, a tańczę. Jeden bark, drugi bark. I teraz w momencie, kiedy zmieniam na jedną stronę, wychylam bark, na drugą, na jedną, na niby banalny, ale jeżeli nauczysz się zwykłych ruchów i je połączysz, zaczynasz tańczyć barkami. I zaczynasz to wstawiać do muzyki i Twój taniec zaczyna być tańcem. Tak, w klubie. I zaczynasz interesować tym kobietą. Teraz patrzcie. To było przesunięcie tylko w jednej płaszczyźnie. Teraz robimy do tyłu bark, do tyłu, do przodu, do przodu, do tyłu, do tyłu. I łączymy to wszystko. Hop, 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 hop. Możesz w każdą stronę. I dostawiamy Twoje dłonie i ręce do barków. W tym momencie zaczynasz tańczyć, ruszać się. Zobaczcie, jaka jest płynność. Zobacz, zaczynasz się ruszać. Tu. Ręce. Ręce. To, co Wam pokazałem. Barki. Płyniesz. Tańczysz. Wyrażasz swoje emocje wewnątrz i przy okazji zmienia Ci się Twoja głowa. Bo wiesz, co robić, jak nie popełniać błędów, bo uczy Cię kto? Dawid Ozdoba. Więc zapraszam na kolejną, czwartą lekcję, gdzie pokażę Wam, jak robić fale już z połączeniem barki, dłonie, ręce i zaczyna Twoja cała obręcz barkowa tańczyć. A jeszcze nie wstałeś.